No, przede wszystkim rzuca mi się taka postać jak Andrzej Jagodziński. Postać lat 70., człowiek pochodzący z Olsztyna, inżynier, ichtiolog. Człowiek niesamowicie silny, niesamowicie. Jest też postać taka jak Zdzisław Czoska, jak Andrzej Małuszkiewicz. Z tego okresu największej świetności to Stanisław Steinke, to by byli ci prawo rozgrywający. Największą słabością piłki ręcznej na Wybrzeże jest brak wystarczającego budżetu, zaplecza finansowego, żeby mogli tutaj gościć w Gdańsku najwybitniejsi sportowcy. Przyznam się, że jestem zwolennikiem jak gdyby maksymalnego reprezentowania klubów przez zawodników polskich. Stąd mój wysiłek też w kierunku kształcenia i trenowania młodzieży, ponieważ jak to się popularnie mówi, z ilości bierze się jakość i na to klub sportowy Wybrzeże liczy, że w niedługim czasie, może 2, 3, 4 lat będziemy mieli możliwość wyboru spośród wielu, wielu uzdolnionych młodych ludzi.